Rozpoczynamy kolejną z niezwykłych wypraw z Tomkiem Wilmowskim, bohaterem książek Alfreda Szklarskiego. Tym razem wyruszamy do Ameryki Południowej. Amazonia to kraina wielkich i małych rzek. Ich królową jest potężna Amazonka, największa rzeka świata. Nic dziwnego, że swoją podróż po tych niezwykłych miejscach Tomek odbył płynąc statkami i łodziami. Ponad 100 lat temu, w czasach, kiedy Tomek odwiedzał tamte strony, w amazońskich lasach mieszkało niewielu ludzi. Ale za to lasy były pełne zwierząt. Dzisiaj też można tam spotkać kajmany, anakondy, jaguary i leniwce. Naszymi przewodnikami po Amazonii są Indianie Kubeo. Razem z Tomkiem poznamy ich świat. Kubeo są ludźmi rzeki. O burzliwych wodach Rio Vaupé wiedzą wszystko. Kto miał okazję płynąć z nimi czółnem, chwali ich umiejętności wioślarskie. Kubeo żyją dzięki złowionym w rzece rybom i upolowanej przy brzegu zwierzynie. Rzeka nawadnia także pobliskie uprawy. Jest źródłem życia i ważną częścią krajobrazu, który fascynował Tomka. Nie mógł przywyknąć do wilgotnego lasu, milczącego i pozornie pozbawionego życia w czasie dnia, a w ciemnościach nocy ożywiającego się tysięcznymi tajemniczymi głosami. Któż mógł wtedy odróżnić głosy zwierzęce od ludzkich? Zwierzęta są dla Indian Kubeo jak ludzie. Mają swoje domy, swój język, a nawet piosenki i tańce. Przede wszystkim mają jednak duszę. Umę. Indianie Kubeo dzielą zwierzęta na trzy grupy, według miejsc, w których te zwierzęta żyją. Papeiwu to zwierzęta, które chodzą po ziemi. Mrówkojad wielki uwielbia jeść mrówki i termity. Ma potężne pazury, które pomagają mu w rozgrzebywaniu mrowisk. Ma też długi, lepki język, którym łapie zdobycz. Dlatego nie potrzebuje i nie ma zębów. Emełamu to zwierzęta, które pływają w rzece. Anakonda to olbrzymi wąż dusiciel osiągający nawet 4,5 metra. Drżą przed nim tapiry, kapibary, a nawet potężne jaguary. Anakondzie wystarczy jeden duży posiłek, by nie jeść przez ponad rok. Dowiedziałem się, że jeden z bogów Indian Kubeo, pan rzecznego życia, był anakondą. To z niego narodzili się pierwsi ludzie. Przyniósł też Indianom Kubeo dar śpiewu, tańca, pięknych ozdób i rytuałów. Michina to zwierzęta, które żyją na wierzchołkach drzew. Kubeo uznają leniwce za blisko spokrewnione z ludźmi. Przypominają im osoby zatrute substancją odurzającą michi. Są równie powolne. Leniwce większość życia spędzają, wisząc do góry nogami na drzewach. Indianie Kubeo budowali długie domy nazywane przez nich maloka. Pod wspólnym dachem mieszkał klan składający się z kilkunastu rodzin. W maloce toczyło się codzienne życie całej społeczności. Maloka była również świątynią. Miejscem, gdzie odbywały się najważniejsze ceremonie religijne. Indianie Kubeo wyróżniają cztery pory roku. Nie są to jednak wiosna, lato, jesień i zima. Lipiec, sierpień i wrzesień to czas małego pancernika. Zwierzę pokryte łuskami tworzącymi pancerz pojawia się w czasie niewielkich deszczy. W ogrodach sadzi się kukurydzę i jukkę.
Polsce zaczyna się jesień, a w amazońskim lesie deszcze. O tej porze roku żadne zwierzę nie mówi. Wszystkie udają się w dół rzeki. Wody podnoszą się. W Polsce jest zima, a w Amazonii zaczyna się wielkie lato. Ptaki zaczynają śpiewać. To czas, by zebrać kukurydzę i jukkę. Kubeo czekają na wielkie lato cały rok. Kwiecień, maj i czerwiec to nowe wody. W czasie nowych wód ryby spotykają się ze sobą, tańczą i bawią się. Ludzie wiedzą, że to najlepsza pora, by zacząć je łowić. I tak, drodzy podróżnicy, nasza wędrówka po amazońskim lesie deszczowym dobiegła końca. Czas pożegnać Indian Kubeo, wsiąść na statek i wracać do domu. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze zobaczył Tomek u źródeł Amazonki, sięgnijcie po książkę.